Pewnie. Dobrze, halo, halo, witamy Państwa serdecznie. Jeżeli ktoś jest na górze i stoi, to ma szansę usiąść, jeszcze jest trochę miejsc tutaj, także prosimy, żeby zająć miejsce na krzesłach, może ktoś się jeszcze spóźni, to lepiej nie robić później zamieszania, także teraz jest chwila, żeby jeszcze się... Można zaniżyć poziom i wtedy będzie miejsce siedzące. Także witamy wszystkich Państwa na wykładzie Zapytaj Fizyka. Jest to wykład szczególny, bo po ponad dwuletniej przerwie spotykamy się wreszcie w sali, a nie w internecie. To jest jeden powód, dla którego jest szczególny, znaczy drugi powód, dla którego jest szczególny. Pierwszym powodem jest oczywiście osoba wykładowcy, którego za chwilkę przedstawię, ale jeszcze o dwóch takich kwestiach technicznych oczywiście powiem, przypomnę i proszę wszystkich, żeby wyłączyć telefony, żeby nam nie przeszkadzały w czasie wykładu. Generalnie proszę wykładowcy nie przeszkadzać w czasie wykładu, chyba że będzie mówić coś, co naprawdę Państwo chcieliby bardzo protestować, ale jeżeli nie aż tak bardzo, to po wykładzie będzie czas na zadanie pytań i miejmy nadzieję usłyszenie odpowiedzi, także na to będzie czas pod koniec wykładu. Ja lubię, jak się przeszkadza, ale... No to już trzeba się dogadać. Ale generalnie poza ewentualnym przeszkadzaniem czas na pytania będzie także na koniec wykładu. I z takich organizacyjnych rzeczy to chyba są najistotniejsze. Naszym wykładowcą dzisiaj jest Andrzej Dragan, człowiek, można powiedzieć, wielu talentów. Jest profesorem tutaj na wykładzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się mechaniką kwantową, fizyką relatywistyczną i różnymi rzeczami z tym związanymi. Pewnie o tym usłyszymy. Niezależnie od działalności naukowej jest także uznanym fotografem. Zajmuje się także tworzeniem filmów, a także jest autorem książek popularno-naukowych. Taką książkę, już drugie wydanie, można dzisiaj też kupić. Tutaj w holu jest stoisko, więc jeżeli Państwa zainteresuje wykład, jestem przekonany, że tak, to pewnie więcej szczegółów w tej książce można także znaleźć. Także zapraszam Andrzeja. Tytuł wykładu to Czy tachiony zbawią teorię kwantową? Dzień dobry Państwu. Najpierw się wytłumaczę, bo ja chciałbym wrócić do takiej wspaniałej tradycji, która obowiązuje w świecie fizyków od dawna, że najciekawsze rzeczy to się tłumaczy nawzajem w barze, jeszcze najlepiej przy piwie i na serwetkach, więc cały dzisiejszy wykład będzie na serwetkach. Wczoraj siedziałem nad serwetkami i przygotowywałem. Pierwsze pytanie, czy w ogóle teoria kwantowa potrzebuje, żeby ją zbawiać? Tutaj są dwie liczby napisane. To są liczby, które opisują, dostałem od mojego kolegi w ogóle z piętra, profesora Pachuckiego, który jest wybitnym specjalistą od precyzyjnych obliczeń, albo ultraprecyzyjnych obliczeń. To jest tylko końcówka tak naprawdę obliczenia i te liczby na górze to są, odpowiadają pewnemu pomiarowi, który wykonano bardzo precyzyjnie na strukturze energetycznej atomu. A to, co jest pod spodem, to jest teoria, która przewiduje tę liczbę. I jak widać, zgodność jest bardzo duża, co znaczy, że teoria kwantowa jest świetnym narzędziem do prowadzenia obliczeń, które są niezwykle zgodne z obserwacjami. I żeby było zabawniej, dokładniej to w zasadzie już jest trudno cokolwiek liczyć, dlatego że w którymś momencie wchodzimy w taki reżim, w którym teoria, która wykorzystuje do swoich obliczeń stałe fizyczne, tak jak ta Plancka czy prędkość światła, musi te liczby znać z pewną dokładnością i ta dokładność już jest niewystarczająca, żeby osiągnąć, żeby mówić o jakiejś dokładności porównawczej między teorią a doświadczeniem. I sprawa się robi tak matwana, bo w pewnym stopniu trudno powiedzieć, co jest teorią, co jest doświadczeniem, dlatego że te stałe fizyczne, które są w obliczeniach teoretycznych, bierzemy z doświadczenia i sprawy się gmatwają. To jest przejście, to jest przesunięcie lambda między dwoma poziomami energetycznymi, wyrażone w częstości. Natomiast gdyby jeszcze uwzględnić absolutną wartość tych poziomów energetycznych, to by doszło do tego jeszcze z przodu pewnie kilka albo kilkanaście liczb i efektywnie mamy teorię, czyli w tym przypadku elektrodynamikę kwantową, która przewiduje część, niektóre eksperymenty, które robimy z dokładnością nawet do kilkunastu miejsc znaczących. To jest fenomenalna dokładność. Mamy teorię, która fantastycznie opisuje rzeczywistość. Nie było nigdy lepszej teorii i prędko pewnie nie będzie lepszej. Więc pytanie, po co w ogóle się zajmować jakimiś pytaniami i tym bardziej zbawiać coś, co świetnie działa. Mimo wszystko teoria kwantowa budzi pewne dziwne
powinowactwo umysłowe, że tak to powiem. Ludzie mają jakieś problemy z tą teorią. Zdarza się, że nawet nobliści jeszcze dzisiaj żyjący nie wierzą w teorię kwantową, jest ona tak dziwna. Gerhard Tchoff jest takim fizykiem, który jest noblistą, który dostał Nagrodę Nobla za badanie oddziaływań słabych i dostał Nagrodę Nobla, mimo że on twierdzi, że teoria kwantowa to jest pic na wodę i to nie, musi być tylko przybliżony opis. Fundamentalnie rzeczywistość nie może być właśnie taka. Inny przykład to pochodzi z podręcznika Richarda Feynmana. I tutaj jest na serwetce wydrukowany rysunek z tego podręcznika, w którym to podręczniku Feynman tłumaczy teorię kwantową i on posługuje się takim prostym eksperymentem myślowym, słynnym eksperymentem z podwójną szczeliną. I on twierdzi, co więcej, że w zasadzie wszystko, co jest najbardziej zagadkowe w teorii kwantowej i co wymaga jakby przyjęcia, żeby tę teorię zrozumieć, to jest zawarte w tym prostym eksperymencie myślowym. I w tym eksperymencie mamy źródło elektronów, które przełazi przez dwie szczeliny, dociera do ekranu. Widzimy prążki interferencyjne i jak się przeanalizuje, co tam się w tym eksperymencie dzieje, to można sformułować całą teorię kwantową w formie pewnych postulatów, fundamentalnie spadających nam w pewnym sensie z nieba. Między innymi wśród tych postulatów jest twierdzenie, że rzeczywistość jest fundamentalnie nieprzewidywalna, że nie da się przewidzieć wyników pojedynczych eksperymentów. Po drugie, jeżeli mamy układ fizyczny, który może realizować kilka możliwych scenariuszy w zasadzie, to możliwy jest także taki scenariusz, w którym ten układ fizyczny zachowuje się tak, jak gdyby robił kilka tych rzeczy naraz. W tym przypadku mamy elektron, który zachowuje się tak, jak gdyby przechodził dwiema szczelinami naraz i docierał do ekranu. I taką sytuację nazywamy superpozycją kwantową. I po trzecie jest formalizm, który opisuje tę teorię i pozwala wyliczać prawdopodobieństwa pewnych procesów, ponieważ nie możemy przewidzieć stuprocentową pewnością, co się stanie, możemy tylko przewidzieć prawdopodobieństwo, to Feynman pokazuje, że te prawdopodobieństwa powinny być właśnie takie, że sumujemy pewne liczby zespolone, takie dziwne twory. Każda z tych liczb opisuje jeden z tych scenariuszy, które biorą udział w naszym eksperymencie. Musimy zsumować pewną kilka takich liczb i podnieść wartość bezwzględną do kwadratu. I to nam da prawdopodobieństwo określonego wyniku. I to brzmi dosyć abstrakcyjnie, nie wiadomo skąd to się bierze. I to ludzi bardzo dziwi. I Feynman w angielskiej wersji tego podręcznika, w polskiej nie wiem czemu zostało to wycięte, w ten sposób to komentuje. Ja będę tłumaczył w koślawy sposób ten napis. Można by się nadal zastanawiać i pytać, jak to wszystko działa? Jaka jest maszyneria, która stoi za tymi wszystkimi prawami? Nikt nie odkrył żadnej maszynerii za tymi prawami. Nikt nie potrafi wyjaśnić w żaden głębszy sposób, niż właśnie to wyjaśniliśmy. Nikt nie potrafi wam podać żadnego głębszego wytłumaczenia czy reprezentacji tej sytuacji. Nie mamy zielonego pojęcia na temat jakiegokolwiek bardziej fundamentalnego mechanizmu, z którego te prawa, które tutaj zostały sformułowane, można by wywieść. No więc dzisiejsze moje wystąpienie będzie pod hasłem takiej pewnej próby, którą można by podsumować challenge accepted. I będziemy starali się podać przykład, w jaki sposób można by te rzeczy, o których pisał Feynman, czyli nieprzewidywalność, superpozycje kwantowe i liczby zespolone, wywieść z czegoś prostszego. Ale jeszcze chciałbym chwilę powiedzieć na ten temat parę słów. Otóż teoria kwantowa nie różni się od jakiejkolwiek innej teorii, jeśli chodzi o jej strukturę, bo każda teoria, którą mamy, czy to jest teoria Newtona, czy to jest teoria Maxwella, czy teoria Einsteina opisująca grawitację, zaczyna od jakichś postulatów i potem z tych postulatów buduje się całą teorię. Skąd te postulaty się biorą, nie mamy zielonego pojęcia. I są to fundamentalne postulaty, a jak coś jest fundamentalne, to znaczy, mówiąc ludzkim głosem, że nie mamy pojęcia, skąd to się bierze. Tak jest znaczenie tego słowa, jak mówimy, jakieś prawo jest fundamentalne. I w zasadzie nie ma nic bardziej fundamentalnego czy dziwnego w prawach mechaniki kwantowej niż w prawach Newtona. Śmiem twierdzić, że prawa Newtona są dziwniejsze od praw kwantowych. Natomiast jesteśmy do mechaniki newtonowskiej przyzwyczajeni. Z elektrodynamiką maxwellowską się oswoiliśmy, a mechanika kwantowa nas ciągle dziwi. Z jakiegoś powodu chcemy to zrozumieć głębiej. I postaram się coś na ten temat dzisiaj powiedzieć, ale najpierw chciałem zacząć od takiego interesującego przykładu. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy sufit, na tym suficie jest sznurek, a na tym sznurku wisi ładunek elektryczny. I ten ładunek elektryczny sobie wisi w polu grawitacyjnym. I teraz można zauważyć następującą rzecz. Otóż ładunek w polu grawitacyjnym, zgodnie z tym, co twierdził Einstein, i formułując ogólną teorię względności, zachowuje się tak, jak gdyby był przyspieszany. Istnieje w fizyce coś, co Einstein wprowadził pod nazwą zasady równoważności. To zasada mówi, że wpływ grawitacji jest nieodróżnialny od wpływu przyspieszenia. W tym sensie, że gdyby teraz wyłączyć w tym pomieszczeniu
pole grawitacyjne i całe to pomieszczenie przyspieszyć w górę, to byśmy nie zauważyli różnicy, jeśli tylko to pomieszczenie jest odpowiednio małe. No więc taki ładunek powinien być równoważny ładunkowi, który leci z pewnym przyspieszeniem w rakiecie. Ale wiadomo, że ładunki, które się poruszają z przyspieszeniem, to promieniują. I najlepszym przykładem jest na przykład to światło, które teraz świeci, którekolwiek światło, które jest w tym pokoju tak naprawdę, dlatego że to światło świeci dlatego, że ładunki elektryczne gdzieś tam w tej lampie czy w źródle światła oscylują, czyli przyspieszają i na skutek tego przyspieszenia emitują fale elektromagnetyczne. I tak właśnie powinno się dziać z ładunkiem, który przyspiesza ruchem jednostajnie przyspieszonym. On też powinien promieniować energię. Ale skoro tak, to znaczy, że ten ładunek wiszący na sznurku też powinien promieniować energię. I pojawia się problem. Jeżeli ten ładunek na sznurku promieniuje energię, to skąd ta energia się bierze? Wieszam ładunek na sznurku w polu grawitacyjnym i on powinien świecić. Skąd ta energia miałaby się brać? No a z kolei, jeżeli nie świeci, to co z zasadą równoważności? Czy ona jest prawdziwa, czy nie? I ten zadziwiająco prosty problem okazał się zaskakująco trudny. To jest lista ludzi, do których ja dotarłem, którzy ten problem analizowali, a to nie jest pełna lista. Na tej liście jest 3 noblistów. Born, który ten problem chyba jako pierwszy sformułował, Feynman, o którym już powiedziałem, i Pauli. To są ludzie, którzy na ten temat coś mówili, twierdząc, że ten ładunek promieniuje albo nie promieniuje i uzasadniając to na różne sposoby. Ta lista jest niekompletna jeszcze. Ostatnio odkryłem nawet książkę tylko na temat tego problemu. Książka wydana całkiem niedawno. Książka ma prawie 400 stron i dotyczy tego problemu. Jest to jedna z ciekawszych zagadek z fizyce. I zabawne jest to, że na tej liście są wybitni fizycy. Każdy z nich mówił na ten temat coś innego. Jedni mówili, że ładunek promieniuje, inni mówili, że nie promieniuje. Często nawet jak zgadzali się to do odpowiedzi, to nie zgadzali się to do przyczyny. I de facto na tej liście najwyżej jedna osoba może mieć rację, dlatego że wszystkie te poglądy są kompletnie ze sobą sprzeczne. I twierdzę, że na tej liście jest jedna osoba, która ma rację. I to jest ostatni fizyk na tej liście, Bulwar, który podał bardzo ciekawą odpowiedź na to pytanie. Otóż Bulwar w przeciwieństwie do na przykład Feynmana czy Pauliego, którzy twierdzili, że ten ładunek wiszący na sznurku nie promieniuje, on mówi, że ten ładunek jak najbardziej promieniuje, ale tylko wtedy, kiedy patrzymy na ten ładunek z pewnego szczególnego układu odniesienia. Otóż przejdźmy na razie do tej rakiety i zastanówmy się, co się dzieje w przypadku z rakietą. Bulwar robi obliczenie, co się dzieje w przypadku przyspieszającego ładunku i on wylicza, że jeżeli bym stał nieruchomo i patrzył na przyspieszającą rakietę, w której siedzi ładunek, to stwierdzę promieniowanie. Zresztą wartość, którą dostaje moc tego promieniowania jest dosyć standardowa. Bulwar wylicza, że moc promieniowania jest proporcjonalna do kwadratu przyspieszenia tej rakiety, ale to promieniowanie istnieje tylko wtedy, kiedy patrzę na tę rakietę spoczywając. Natomiast gdybym wsiadł do tej rakiety razem z ładunkiem i zaczął mierzyć promieniowanie, to okazuje się, że to promieniowanie znika. W tym układzie jednostajnie przyspieszonym, nieinercjalnym układzie odniesienia, który porusza się razem z ładunkiem, pole magnetyczne emitowane przez ładunek znika, pole elektryczne staje się stałe w czasie i nie ma żadnego promieniowania. Czyli ciekawe odkrycie. Okazuje się, że obecność albo nieobecność promieniowania nie jest czymś bezwzględnie istniejącym, tylko zależy od obserwatora, jak bardzo wiele innych rzeczy w fizyce. W zasadzie większość, jeśli nie wszystkie. To znaczy, że odpowiedź na to pytanie, którą on stawia, jest taką filozoficzną odpowiedzią, to zależy. Ładunek promieniuje, to zależy dla kogo. Dla jednego tak, dla innego nie. I co ciekawe, wszyscy ci, co przed nim się kłócili na ten temat, kłócili się w taki dosyć zabawny sposób, bo żaden z nich tak naprawdę nie miał racji, patrząc na to w ten sposób. Ale to jest jedna rzecz. Żeby tą odpowiedź w ten sposób udzielić, trzeba się przekopać przez dosyć katorżnicze rachunki. Natomiast zabawne jest to, że ten problem ma swoją wersję w teorii kwantowej. Dlatego, że w teorii kwantowej zamiast promieniowania, które mamy w teorii klasycznej jako falę elektromagnetyczną, mamy strumień fotonów. W teorii kwantowej nie ma czegoś takiego jak promieniowanie klasyczne, tam są cząstki, fotony, z których składa się promieniowanie. W związku z tym należałoby podejrzewać, że jeżeli to twierdzenie jest prawdziwe w teorii klasycznej, to obecność albo nieobecność fotonów w promieniowaniu powinna być zależna od obserwatora.
I żeby było zabawniej, kilka lat wcześniej przed tą pracą Bulwara inny fizyk, William Unruh, napisał pracę, która pokazuje, że rzeczywiście obecność lub nieobecność promieniowania w formie cząstek zależy od obserwatora. I to jest obecnie znane pod nazwą efektu Unruha. I ten efekt jest bardzo rzeczywiście dziwny. Zgodnie z tym, co Unruh policzył, okazuje się, że jeżeli jeden obserwator siedzi nieruchomo w próżni kwantowej, czyli w stanie, który jest tak bardzo pusty, jak to się da zgodnie z naszą teorią, to drugi obserwator, który przez tę próżnię przyspiesza, stwierdzi w tej próżni obecność cząstek wszystkich możliwych rodzajów i pokazuje to nie tylko, że promieniowanie, strumień promieniowania zależy od obserwatora, ale co ciekawsze, obecność albo nieobecność cząstki, pojedynczej cząstki może być kwestią względną. Więc nie dość, że te cząstki zachowują się w dziwny sposób, to nawet ich istnienie albo nieistnienie jest kwestią względną, co jest głęboko niepokojące. I tym problemem bardzo zainteresował się Feynman, którego już trzeci raz wspominam, tuż przed śmiercią. Tutaj jest tablica, którą Feynman zostawił w swoim biurze, udając się na operację, z której już nie wrócił. I na tej tablicy jest kilka ciekawych zapisków. Między innymi tutaj w prawej stronie jest taka sekcja do nauczenia się, to learn. I wśród tych rzeczy jest coś, co zapisał jako accelerated temperature, czyli coś, co właśnie obecnie nazywamy jako efekt Unruha. I Feynman nie zdążył się tego już nauczyć, bo nie wrócił z tej operacji. Natomiast mi się zdarzyło kiedyś podróżować taksówką z Unruhem przez jakieś 2 godziny. Jechaliśmy na lotnisko i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I między innymi się go zapytałem, co sądzi on o tym, że Feynman chciał się nauczyć tego jego efektu, ale nie zdążył. No i Unruh powiedział, że no, kiedyś już mu tłumaczył, tylko najwyraźniej Feynman nie zrozumiał. No dobrze, ale to z kolei prowadzi do kolejnego ciekawego wniosku. Jeżeli jest rzeczywiście tak, że obecność albo nieobecność cząstek zależy od tego, czy spoczywamy, czy przyspieszamy, to podobnie powinno być z polem grawitacyjnym, jeśli tylko wierzymy w zasadę równoważności. Czyli gdybym nagle włączył pole grawitacyjne, zamiast włączać przyspieszenia, to powinienem w próżni dać gdzieś cząstki. I uwaga, uwaga, coś dokładnie takiego zostało odkryte jeszcze wcześniej. Jest to znane jako efekt Hawkinga. Otóż zgodnie z przewidywaniem Hawkinga, jeżeli mamy chmurę pyłu, który się grawitacyjnie zapada i ta chmura pyłu początkowo jest bardzo rzadka i nie tworzy jakiegoś wyraźnego pola grawitacyjnego, ale pod wpływem upływu czasu gęstnieje i zacieśnia się coraz bardziej, to w którymś momencie pole grawitacyjne jest tak duże, że tworzy się czarna dziura i co więcej, dla obserwatora, który na to wszystko patrzy z jakiejś odległości, pojawia się coraz silniejsze pole grawitacyjne i to pole grawitacyjne wytwarza strumień cząstek. Ten strumień cząstek to jest nic innego jak promieniowanie Hawkinga. I te trzy fakty, te trzy ciekawe obserwacje są ze sobą w dosyć ścisłym, logicznym związku. Żeby było zabawniej, kolejność odkrywania była kompletnie antychronologiczna, bo najpierw była praca Hawkinga, rok później była praca Unruha, a dopiero później była praca Bulwara. Więc dokładnie odwrotnie niż zazwyczaj to w fizyce było, że najpierw odkrywano pewne zjawiska klasycznie, a potem dopiero je kwantowano. No dobrze, ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż z tymi czarnymi dziurami jest jeszcze zabawniej. Dlatego, że Hawking wyliczył to, wyliczył, ale kilka lat wcześniej inny fizyk, Bekenstein, był przekonany, że czarne dziury muszą mieć temperaturę i muszą promieniować, muszą w jakiś sposób promieniować cząstki, co wynikało z pewnych rozważań zupełnie oderwanych od fizyki kwantowej, tylko wynikało z rozważań opartych o fizykę statystyczną. Otóż klasyczne czarne dziury, tak jak opisuje to ogólna teoria względności, powinny pożerać wszystko, co do nich wpadnie i niczego nie wyświecać, co oznacza, że to byłby taki wielki odkurzacz, który zasysa informacje z otaczającej rzeczywistości, czyli czyści tą rzeczywistość, obniżając poziom entropii, co byłoby w sposób jaskrawy sprzeczne z na przykład z drugą zasadą termodynamiki, która mówi, że entropia powinna rosnąć, a nie maleć. I Bekenstein zauważył, że żeby wszystko było dobrze, żeby uratować ogólną teorię względności przed sprzecznością z rozważaniami termodynamicznymi, czarna dziura musi mieć jakiś rodzaj temperatury. Nie wiadomo jaki. No i Hawking chwilę później policzył tę temperaturę. Okazało się, że wszystko się idealnie zgadza. Ta temperatura i to świecenie jest dokładnie takie, jakie trzeba, żeby uratować drugą zasadę termodynamiki. I tu się pojawia kolejna ciekawa kwestia. Skąd teoria kwantowa wie, co ma robić, żeby uratować teorię względności?
Teoria względności to i teoria kwantowa są dwie różne teorie. Do tego stopnia różne, że nie potrafimy ich w ogóle połączyć do dzisiaj. Nie ma czegoś takiego jak kwantowa grawitacja, mamy z tym poważny problem, a jednak te teorie coś wyraźnie o sobie wiedzą. Skoro mechanika kwantowa wie, co musi dokładnie zrobić z polem kwantowym dookoła czarnej dziury, żeby uratować zasadę, drugą zasadę termodynamiki. Pytanie, jak to się dzieje? Skąd te teorie tyle o sobie wiedzą? To pytanie na razie chciałbym zostawić bez odpowiedzi i rozważać inny przykład. Na tej serwetce są narysowane słynne stany splątane i to są takie stany, które się pojawiają w teorii kwantowej, które są konsekwencją tej zasady superpozycji, o której mówiłem. I w szczególności można sobie wyobrazić, że jeżeli elektron może przechodzić dwiema drogami naraz, to można sobie wyobrazić sobie też inne sytuacje, kiedy jakiś układ fizyczny robi dwie rzeczy naraz. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że mam dwie cząstki, z którą jedną wysłałem w lewo, drugą wysłałem w prawo i te cząstki są wysłane w taki sposób, że albo jedna i druga ma spin skierowany w górę, albo jedna i druga ma spin skierowany w dół. Spin to jest jakaś własność wewnętrzna cząstki, już nie wchodząc w szczegóły. Generalnie ten plus pomiędzy tymi dwoma symbolami oznacza, że mogę mieć te dwie sytuacje naraz. Czyli mogę mieć naraz taką sytuację, że cząstka jedna ma spin skierowany w górę i druga też, albo że jedna ma spin skierowany w dół i druga też. I zgodnie z postulatami teorii kwantowej te rzeczy dzieją się naraz i przed dokonaniem pomiaru obu spinów stan tych spinów nie jest określony fundamentalnie. To znaczy dopiero robiąc pomiar dowiaduje się, jaki jest wynik. I to nie jest tak, że ja się czegoś dowiaduję, czegoś, czego nie wiedziałem wcześniej, ale w zasadzie można było to wiedzieć, tylko teoria kwantowa mówi, że stan tych spinów jest nieokreślony, nie istnieje w pewnym sensie. Więc to nie jest tak jak z butami, które bym mógł zdjąć z nogi, jeden rzucić w lewo, drugi w prawo i jakbym chciał sprawdzić, który jest z której strony, bo powiedzmy, że nie zdążyłem zauważyć, podchodzę do jednego buta, podnoszę, widzę ten z prawy, to od razu się dowiaduję, że ten drugi musi być lewy. No ale przecież od samego początku wiadomo było, jakie są buty, tylko że ja nie spojrzałem, który poleciał w którą stronę. To jest sytuacja klasyczna. W teorii kwantowej, zgodnie z tym, co nie wiemy, te cząstki w stanie splątanym zachowują się inaczej niż buty, bo one od samego początku nie są w żadnym konkretnym stanie. No ale teraz tak, to wygląda właśnie trochę tak, jak gdybym dowiadywał się o stanie jednej cząstki, robiąc pomiar i jednocześnie dowiadywał się o stanie drugiej cząstki, która może być w tym czasie już bardzo daleko, na drugim końcu Układu Słonecznego na przykład, jeśli to są fotony, które uciekają z dużą prędkością od siebie. Więc tuż przed pomiarem nie wiem, w jakim stanie są fotony, mierzę jeden foton i od razu dowiaduję się, w jakim stanie jest ten drugi. Trochę jak gdybym na odległość powodował, że te fotony ze sobą zaczynają gadać, ustalać między sobą, co zrobić, żeby nie było, żeby zawsze było tak, że te pomiary są skorelowane. No i pytanie teraz, jak to fotony robią? To zjawisko, które pozornie wygląda tak, jak gdyby te fotony gadały ze sobą na odległość natychmiastowo, nazywa się kwantową nielokalnością i bardzo to niepokoiło Einsteina, który między innymi z tego powodu nie chciał w teorię kwantową wierzyć, albo podawał to jako jeden z przykładów, dla którego teoria kwantowa nie może być prawdziwa, bo to by było sprzeczne jego zdaniem ze szczególną teorią względności, czy z duchem szczególnej teorii względności, która mówi, że taka komunikacja nadświetna byłaby bardzo kłopotliwa, mówiąc tak delikatniej, ale okazuje się, że teoria kwantowa znajduje fantastyczne rozwiązanie. Otóż nie ma tu sprzeczności z teorią względności jak najbardziej, jak najmniejszym stopniu, dlatego że mimo, że te fotony wyglądają, jakby gadały ze sobą na odległość z prędkością nadświetną, to obserwator, który robi pomiar po jednej stronie i obserwator, który robi pomiar po drugiej stronie, nie mogą wykorzystać tego zjawiska do komunikacji z nadświetną prędkością. Dlaczego nie? Ano dlatego, że żeby wysłać informację z nadświetną prędkością, to muszę mieć jakiś nośnik tej informacji, na przykład, nie wiem, piszę list, to muszę mieć kartkę i długopis, a po drugie muszę umieć pisać ten list, który chcę napisać. Czyli na przykład, jak wysyłam sygnał, chcę wysłać logiczną jedynkę albo logiczne zero, to muszę móc zdecydować, czy wysyłam zero, czy jedynkę i to będzie komunikacja. Natomiast zgodnie z postulatami mechaniki kwantowej, wynik pomiaru każdego z tych fotonów jest fundamentalnie nieprzewidywalny. Nie da się przewidzieć, jaki będzie wynik tego pomiaru. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Co oznacza, że ten gość po lewej stronie może zmierzyć swój foton, dowie się, jaki jest stan tego fotonu i dowie się od razu, jaki jest stan tego drugiego fotonu, ale nie jest w stanie na ten pomiar wpłynąć. Nawet nie jest go w stanie przewidzieć, więc tym bardziej nie jest w stanie na niego wpłynąć. W związku z tym nie jest w stanie się komunikować na odległość i nie ma sprzeczności z teorią względności. Ale mimo wszystko jest jakiś taki niedosyt, że co prawda nie mamy twardej sprzeczności z teorią względności, ale to takie jest drażniące, że tak jakby tej
to przeczyło teorii względności, bo pokazuje, że te fotony mimo wszystko gadają ze sobą na odległość. I to bardzo jest niepokojące, bardzo jest to irytujące, ale z jakiegoś powodu znowu mechanika kwantowa wie, co wolno jej zrobić, jak się dopasować, żeby nie być sprzeczną z teorią względności. Jak to się dzieje, że te dwie różne teorie, które nic o sobie nie wiedzą, są do siebie tak świetnie dopasowane? Do tego stopnia świetnie dopasowane, że Einsteinowi wydawało się, że sobie przeczą, a okazuje się, że nie, że mechanika kwantowa znalazła sprytny sposób, żeby uniknąć sprzeczności. Więc drugi przykład bardzo interesujący, jak dwie różne teorie mają ze sobą wiele wspólnego. Takich przykładów jest dużo więcej. Nie chcę już teraz się rozgadywać na ten konkretny temat, ale osoby, które coś wiedzą o teorii kwantowej, mogą na przykład zauważyć, że w równaniu Schrödingera, które jest takim fundamentalnym opisem teorii kwantowej, pojawiają się w rozwiązaniach tego równania pojawiają się takie wielkości, które się nazywa fazą kwantową, czy fazą funkcji falowej. I ta faza, jak się przyjrzeć uważnie, zachowuje się dokładnie tak, jak obiekt, który jest znany świetnie w szczególnej teorii względności, jest tak zwanym relatywistycznym niezmiennikiem. Jest to czas własny wzdłuż trajektorii. Czyli w teorii kwantowej, w równaniu Schrödingera, które nic nie wie o teorii względności, pojawiają się wielkości, które są świetnie znane w teorii względności. Znowu kolejny zbieg okoliczności. No i to jest temat, który wydaje się bardzo interesujący. Te teorie, które wydają się różne, mają ze sobą pewne punkty styczne. I teraz chciałbym powiedzieć coś na ten temat, jaka jest przyczyna tego faktu, tego stanu rzeczy. Jak to się dzieje, że te dwie teorie, które wydają się różne, mają tyle ze sobą wspólnego. I chciałbym zacząć od przypomnienia takich elementarnych rzeczy na temat teorii względności. Otóż szczególna teoria względności to są przede wszystkim te równania, które są tam napisane. Nie trzeba szczególnie ich dobrze rozumieć. Ja w pewien sposób zarysuję, co one oznaczają. Otóż te równania mówią, w jaki sposób czas i przestrzeń zmieniają się, jeżeli zaczynam się poruszać. Te równania opisują, czym jest ruch, mówiąc w skrócie. I konkretnie rzecz biorąc, konkretnie te równania opisują, jak współrzędne jakiegoś zdarzenia, każde zdarzenie ma jakąś chwilę czasu, w której zaszło, jakieś położenie, zmieniają się, jeżeli zaczynam się poruszać. I z matematycznego punktu widzenia te równania opisujące ruch zachowują się dokładnie tak, jak pewnego rodzaju pewien dziwny obrót. Otóż zwykły obrót, tak jak sobie go wyobrażam, jak obracam jakikolwiek obiekt, na przykład układ odniesienia, to co robię, to obracam jedną oś i obracam drugą oś o ten sam kąt. To jest obrót. Natomiast ten obrót, który tutaj się pojawia w tych równaniach, to jest trochę inny obrót. To jest taki obrót, w którym jedną oś obracam w jedną stronę, a drugą oś obracam w drugą stronę o ten sam kąt. I żeby było zabawniej, to, co jest na tych osiach, to jest czas i przestrzeń. I można to wszystko podsumować, mówiąc, że ruch jest pewnego rodzaju obrotem czasoprzestrzeni, tak zwanym obrotem hiperbolicznym. I coś takiego jest ruchem. I to jest jedna z ciekawszych rzeczy w teorii względności. Jak pewnie wiecie, w teorii względności pojawiają się różne dziwne zjawiska, na przykład takie jak dylatacja czasu, czas spowalnia, jeżeli zegar się porusza, albo obiekty się skracają w kierunku ruchu, jak się poruszają. Dzieją się jeszcze inne dziwne rzeczy. Natomiast dla mnie najdziwniejszą rzeczą w teorii względności jest coś innego. Żeby to pokazać, chciałbym jeszcze raz te same równania zapisać, ale trochę w inny sposób. Otóż wyobraźmy sobie, że jest takie zdarzenie, które zachodzi w jakiejś chwili i w jakimś punkcie przestrzeni. Na przykład wybuchła bomba w jakiejś chwili czasu, w jakimś miejscu. Jeżeli sobie zapiszę, gdzie to dokładnie zaszło, w jakim czasie i w jakim miejscu i pomnożę sobie ten czas przez dwa, a pomnożę sobie tą współrzędną przestrzenną przez pierwiastek z trzech, to okazuje się, że dostanę coś, co jest czasem, tylko że dla obserwatora, który się porusza z pewną prędkością. To wymaga przemyślenia. Jakbym spojrzał na to jak przepis kulinarny, to ten przepis mi mówi, żeby wziąć czas, pomnożyć przez dwa, wziąć przestrzeń, pomnożyć przez pierwiastek trzy, dodać do siebie i w wyniku tego dostanę czas tylko dla innego obserwatora, który się porusza. To znaczy, że mogę mieszać ze sobą czas i przestrzeń w jakichś proporcjach i dostanę coś, co jest czasem. I ten drugi czas, ten pomarańczowy czas, to jest czas obserwatora poruszającego się, który jest zupełnie nieodróżnialny od czasu tego obserwatora spoczywającego. Dlatego, że każdy obserwator inercjalny, który porusza się co najwyżej ze stałą prędkością,
ma takie same prawa fizyki jak każdy inny obserwator inercjalny. I to coś, co jeden nazywa czasem, jest takie samo, ma takie same właściwości, jak coś, co ktoś inny nazywa czasem. W związku z tym mogę wymieszać ze sobą czas i przestrzeń i dostanę czas. Teraz to jest ciekawe, dlatego że jak wezmę dwie substancje i sobie ze sobą wymieszam, na przykład, nie wiem, dżem z musztardą, to dostanę coś wstrętnego, to nie będzie ani dżem, ani musztarda. A tu się okazuje, że mogę wymieszać dwie różne substancje i dostać nadal jedną z nich. Żeby było jeszcze zabawniej, jak wymieszam je jeszcze raz, ale w odwrotnych proporcjach, na przykład przez pierwiastek 3 pomnożę czas, a przez 2 pomnożę przestrzeń, to dostanę, uwaga, przestrzeń tego obserwatora, który się porusza. Czyli jak wymieszam mój dżem z musztardą w odwrotnych proporcjach, to dostanę musztardę, a jak w odwrotnych, to dostanę dżem. Bardzo dziwne rzeczy, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że z tego wynika, że czas i przestrzeń są do siebie bardzo podobne. Że mimo, że nam się wydaje, że są czymś kompletnie innym od siebie, szczególna teoria względności mówi, dosyć zaskakująco, że czas i przestrzeń są bardzo do siebie podobne. I to jest dla mnie najciekawsza rzecz w tym wszystkim, bo nasza percepcja mówi nam coś kompletnie innego. Coś, co odczuwamy jako czas, wydaje się tym zupełnie innym niż coś, co odczuwamy jako przestrzeń. I to jest jedna ciekawa rzecz. Natomiast jak wyprowadza się równania szczególnej teorii względności w jakikolwiek sposób studentom, jak się uczy teorii względności, to się pokazuje te równania, ale często się nie zauważa, że wszystkie postulaty, które prowadzą do tych równań, prowadzą też do innych alternatywnych równań. I to jest mniej znany fakt. Otóż te inne równania są trochę inne, wyglądają tak. I tak jak te pierwsze równania z poprzedniego slajdu wyglądają, opisują ruch obserwatora z prędkością v, która jest mniejsza niż prędkość światła i dla prędkości większej niż prędkość światła nie mają sensu te równania, bo wyskakują w nich liczby zespolone i nie da się wyciągnąć rzeczywistego pierwiastka z liczb ujemnych, tak te rozwiązania opisują też obserwatorów, które się poruszają, ale poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła. I z różnych powodów te rozwiązania, jeśli w ogóle ktoś jest ich świadomy, to odrzuca jako niefizyczne, dlatego że one prowadzą do różnego rodzaju paradoksów przyczynowo-skutkowych. Jeżeli przyjrzeć się tym równaniom z matematycznego punktu widzenia, to one również są pewnym rodzajem obrotu hiperbolicznego, tylko obrotu o trochę większy kąt. I tym razem możliwy jest ruch z prędkością nadświetlną i wówczas w takim układzie hipotetycznym odniesienia czas i przestrzeń by były obrócone trochę za duży kąt i oś przestrzeni byłaby bliżej osi czasu, a oś czasu byłaby bliżej osi przestrzeni. Jak widać, w tym obrocie rola przestrzeni czasu się zamienia. I w szczególnym przypadku, gdyby rozważyć prędkość równą nieskończoność, to te transformacje, które są wypisane, opisują zamianę czasu i przestrzeni miejscami. Teraz matematyka nam podpowiada, że po pierwsze te równania spełniają wszystkie postulaty, które są standardowo formułowane przy dyskusji o szczególnej teorii względności. Są liniowe, zachowują prędkość światła, czyli w każdym układzie odniesienia prędkość światła jest taka sama również w tych układach nadświetlnych. Tylko że te równania mówią, że czas i przestrzeń są jeszcze bardziej do siebie podobne niż nam się wydawało. Dlatego że w układzie, który by się hipotetycznie poruszał nieskończenie szybko, dla takiego obserwatora czas i przestrzeń się po prostu zamieniają rolami. I teraz jest pytanie, co z tym zrobić. I standardowa odpowiedź jest taka, nie będziemy sobie tym zawracać głowy. To jest rozwiązanie niefizyczne, takich obserwatorów nie ma. Wywalamy to do kosza i rozważamy tylko teorię oskalpowaną do jednego z możliwych rozwiązań, bo działyby się różne dziwne rzeczy. No i w tym momencie mnie i mojego kolegę Artura Eckerta, który jest zresztą słynny z tego, że jest odkrywcą kryptografii kwantowej, to pytanie zainteresowało i zaczęliśmy się zastanawiać, okej, no dobrze, ale świat byłby bardzo dziwny, gdyby tych nadświetnych obserwatorów brać pod uwagę, ale jak bardzo byłby dziwny? Co dokładnie by się działo? Gdyby przyjąć do wiadomości, że ci obserwatorzy są legalni, tak jak to wynika po prostu z równań, jak wyglądałby świat? Wiemy już, że mielibyśmy różnego rodzaju kłopoty z przyczynowością, związki przyczynowo-skutkowe by uległy zachwianiu, ale jak dokładnie, jak ten świat by wyglądał? I okazuje się, co to się dostaje, to rzeczywiście są zachwiania praw przyczynowości, tylko nie w formie jakichś paradoksów. Okazuje się, że nie ma tam żadnych paradoksów dziadka czy innych tego typu rzeczy, ale odtwarza się to, co wiemy z fundamentalnych postulatów mechaniki kwantowej,
to, o czym pisał Feynman w swoim podręczniku, że spada z nieba, nie wiadomo skąd się bierze, to wszystko zaczyna się pojawiać w sposób automatyczny z rozważań uwzględniających tych nadświetnych obserwatorów. Swoją drogą, jeśli uważacie, że się Einstein przewraca w grobie, słysząc to wszystko, to nie jest prawda, bo Einstein żyje i ma konto na Twitterze i nawet tweetował na tej pracy w swoim czasie. Chciałbym teraz zastanowić się wspólnie, co by się działo, gdyby dopuścić do szczególnej tej względności obserwatorów albo obiekty, które się poruszają z prędkością nadświetną i jakie straszne rzeczy by się zaczęły dziać. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy dwóch gości, A i B, i jeden drugiemu wysyła nadświetny sygnał, czy nadświetną cząstkę, trzeci nadświetny obiekt. Zobaczmy, co by się działo. Otóż jeżeli ta cząstka została wysłana w punkcie A i dotarła do drugiego gościa w punkcie B, na tym diagramie, który jest narysowany, czas biegnie pionowo, przestrzeń biegnie poziomo, więc późniejsze zdarzenia są wyżej, a wcześniejsze są niżej. I tak wygląda ta sytuacja. Ale zgodnie z tym, co wiemy z konwencjonalnej szczególnej teorii względności, istnieje taki obserwator, który się porusza ze zwykłą podświetną prędkością, na przykład jedzie rowerem, dla którego ten sam diagram, ta sama sytuacja będzie wyglądać trochę inaczej, dlatego że współrzędy czasowe i przestrzenne się zmienią w nowym układzie odniesienia i ta sytuacja będzie wyglądać tak. W tym drugim układzie odniesienia zdarzenie B zachodzi wcześniej, bo jest niżej, a zdarzenie A zachodzi później, bo jest wyżej. I gdyby nadświetne cząstki mogły istnieć, to musielibyśmy mieć do czynienia z takimi sytuacjami cały czas. Jeden obserwator twierdzi, że coś zostało wysłane z A do B, a drugi będzie twierdził, że to coś zostało wysłane z B do A. I to jest wystarczający powód, żeby tego typu ewentualność odrzucić jako niefizyczną, no bo mielibyśmy kłopoty z przyczynowością. Skutek mógłby być przed przyczyną. Chciałbym się temu trochę uważniej przyjrzeć, dlatego że coś tutaj jest nie tak. Otóż jeżeli mówimy o tym, że pewne zdarzenie zachodzi w punkcie A i wysyłamy sygnał z A do B, to mamy na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy jakiś nośnik informacji, jakąś cząstkę, która się może poruszać z prędkością nadświetną, którą mogę wysyłać. I po drugie, jeżeli to ma być informacja tworząca ciąg przyczynowo-skutkowy, to muszę tę informację kontrolować. Na przykład jak mam pistolet, który strzela nadświetnymi pociskami, to muszę ten pistolet móc uruchomić, ciągnąć za spust. I teraz jest pytanie, jakie będą konsekwencje, jeśli taką hipotezę przyjmiemy, że mamy pistolet strzelający nadświetnymi pociskami? Otóż wyobraźmy sobie, że tak rzeczywiście jest i w tym pierwszym układzie odniesienia ten obywatel A pociągnął za spust i wystrzelił kulę z pistoletu. To oznacza, że gdzieś przed tym zdarzeniem A musiał być jakiś proces fizyczny albo chemiczny, który jakby miał jakieś szkło powiększające albo nie, mikroskop, mógłbym wykryć. Na przykład jak mam pistolet, to tam jest jakaś kula, która ma jakąś substancję chemiczną, która w wyniku zapłonu wybucha, wytwarza energię, wylatuje pocisk. Jest to jakiś proces fizyczny, chemiczny, który zachodzi w pistolecie i nad którym mam kontrolę. Mogę zdecydować, kiedy ciągnę za spust, a kiedy nie. Natomiast jeśli chodzi o obserwatora tego po drugiej stronie, to jak on zostaje taką kulą trafiony, to jest to dla niego pewnego rodzaju zaskoczenie. On nie jest w stanie tego przewidzieć tylko i wyłącznie analizując swoją własną strukturę wewnętrzną. W jego przeszłości, poniżej tego zdarzenia B, nie ma żadnego mechanizmu fizycznego, który by determinował, że za chwilę wpadnie tam pocisk i tego gościa trafi. W związku z tym, po jednej stronie, w tej jednej linii poniżej zdarzenia A, jest pewien fizyczny proces, który kontrolujemy i wywołujemy wybuch, a po drugiej stronie tej sytuacji, przed zdarzeniem B, wewnątrz tego gościa B, nie ma żadnej informacji, która by determinowała, co się za chwilę stanie. Teraz przejdźmy do drugiego układu odniesienia. Do tego, w którym obserwujemy to wszystko z perspektywy kogoś, kto jedzie rowerem. W tym drugim układzie odniesienia to wygląda trochę tak, jakby ten gość B sobie stał, nagle z jego brzucha wylatuje pocisk i leci w kierunku pistoletu, który jest tam daleko gdzieś w punkcie A i wpada do tego pistoletu. Ale mam proste pytanie. Co spowodowało wylecenie tego pocisku z brzucha? Gdzie jest przyczyna tego zdarzenia? No nie ma jej z całą pewnością poniżej tego zdarzenia B, tam się nic takiego nie działo, więc jeśli byśmy chcieli szukać przyczyny tego, że pocisk wyleciał gościowi z brzucha, to ta przyczyna gdzieś jest daleko w pobliżu punktu A, być może nawet w przyszłości. Co się wydaje bardzo, bardzo dziwne. Ale gdyby szukać teorii,
która lokalnie opisuje tylko to, co się dzieje w otoczeniu punktu B i szukać przyczyny, dla której ten pocisk za chwilę wyskoczy z brzucha, tutaj przyczyny tam nie ma. Z perspektywy kogoś, kto siedzi obok B i analizuje jego strukturę wewnętrzną, patrzy mu do brzucha przed mikroskop, on nie jest w stanie stwierdzić, że za chwilę z tego brzucha wyskoczy pocisk. Tam nie ma żadnego fizycznego ani chemicznego procesu, który by to determinował. Co oznacza, że z perspektywy tego gościa, który stoi obok B, wylecenie pocisku z brzucha wydaje się kompletnie nieprzewidywalne, albo jak to się mówi, używając języka kwantowego, indeterministyczne. Nie ma żadnej przyczyny. Lokalnie. I teraz zabawne jest to, że w szczególnej teorii względności mówimy, że we wszystkich układach odniesienia fizyka powinna być taka sama. Nie powinien być żadny wyróżniony inercjalny obserwator. Każdy, który się porusza ze stałą prędkością, ma takie same prawa fizyki. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli to A i B to nie jest dwóch gości, tylko to są dwie identyczne cząstki, które wysyłają pomiędzy sobą jakąś inną nadświetlną cząstkę, to żaden z tych układów odniesienia nie powinien być wyróżniony. Tylko, że po prawej stronie mamy proces, który jest nieprzewidywalny, niedeterministyczny, a po lewej stronie mamy jakiś deterministyczny proces, który wydaje się zupełnie opisywalny lokalną i deterministyczną teorią. Mamy tu asymetrię. I żeby trzymać się tej zasady, że nie istnieje wyróżniony układ odniesienia, musimy w konsekwencji wyciągnąć wniosek, że jeżeli cząstki nadświetlne miałyby istnieć i mogłyby być emitowane pomiędzy zwykłymi cząstkami podświetlnymi, to chwile tych emisji muszą być nieprzewidywalne nie tylko w jednym układzie odniesienia, ale w każdym innym układzie odniesienia. Co oznacza, że gdyby cząstki nadświetlne miały istnieć, to musiałyby być emitowane w sposób losowy, indeterministyczny, w taki sposób, że nie dałoby się ich opisać jakąkolwiek lokalną i deterministyczną teorią. Dokładnie tak, jak to jest w opisie mechaniki kwantowej, kiedy atom na przykład emituje foton. Jak mam atom, który emituje foton, to emisja tego fotonu dzieje się w sposób nieprzewidywalny, nie wiemy, kiedy to się stanie. Analizując strukturę atomu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten konkretny foton z tego atomu wyleci. Możemy tylko co najwyżej wyznaczyć sobie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. I jak widać, dokładnie to się dzieje tutaj i w konsekwencji, jeżeli mam źródło takich nadświetlnych cząstek, które sobie świeci w nieprzewidywalnych momentach, to nie jest jasne, w jaki sposób miałbym tego źródła użyć do wysyłania informacji. Dlatego, że znowu jak w przypadku tych stanów splątanych, nie jestem w stanie kontrolować chwili, w której wyleci mój nadświetny obiekt, czyli tak zwany tachion, i w związku z tym nie jestem w stanie przy pomocy tych tachionów, albo nie jest oczywiste, w jaki sposób miałbym przy ich pomocy wysyłać informacje z prędkością nadświetlną. Więc nie jest wcale jasne, czy jest jakakolwiek sprzeczność z jakimiś ogólnymi własnościami logicznymi teorii. Z całą pewnością sytuacja jest dziwna, ale że coś jest dziwne, to nie znaczy, że jest nieprawdziwe. To już się o tym dowiedzieliśmy w bolesny sposób kilka razy przez ostatnie 100 lat, czy 200 lat odkrywania fizyki. Więc pierwszy wniosek jest taki, że gdyby tachiony istniały, to musiałyby być emitowane w sposób nieprzewidywalny, indeterministyczny i to jest jedna z pierwszych rzeczy, która spada z nieba w teorii kwantowej, która powodowała, że wielu ludzi w nią nie wierzy, łącznie z Gerhardem Hofftem, o którym wspomniałem, którzy ludzie to nie wierzą, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna, sądząc, że wszystko powinno się dać przewidzieć, tak jak w teorii Newtona chociażby. Więc pierwszy wniosek, że jeżeli cząstki nadświetlne miałyby istnieć, to lokalna, deterministyczna i relatywistyczna, czyli taka zgodna ze szczególną teorią względności, nie wyróżniającą żadnego obserwatora, teoria jest niemożliwa. No dobrze, a co ze zwykłymi cząstkami? Co się dzieje, jeżeli miałbym cząstkę, która rozpada się na dwie cząstki, ale są to wszystko obiekty podświetlne, czyli takie ortodoksyjne, z których każdy porusza się z prędkością mniejszą niż prędkość światła. Wyobraźmy sobie taki proces, po lewej stronie jest narysowany, w którym jakaś cząstka rozpada się na dwie inne i wszystkie te obiekty są podświetlne. Więc wszystko wygląda zupełnie normalnie. Pytanie, czy tego typu rozpad może być deterministyczny w takim spojrzeniu, które uwzględnia nadświetne obiekty i nadświetnych obserwatorów. Okazuje się, że nie. Dlatego, że jeżeli na ten sam proces, który jest po lewej stronie, spojrzymy z perspektywy innego inercjalnego obserwatora, ale obserwatora, który się porusza z prędkością większą niż prędkość światła, a zakładamy, że będziemy takie scenariusze rozważać, to w przypadku, kiedy obserwator porusza się nieskończenie szybko, transformacja współrzędnych, które musimy zastosować, to jest zamiana czasu i przestrzeni miejscami. I ten sam proces widziany przez obserwatora, który się porusza nieskończenie szybko, wyglądałby tak jak na prawym rysunku, kiedy
osie zostały zamienione miejscami, albo alternatywnie ten rysunek został przekształcony tak, jak to narysowałem. I w tym drugim nadświetlnym układzie odniesienia wszystkie nasze poczciwe, zwykłe cząstki wyglądają jak nadświetne cząstki, jak tachiony. Dlatego, że teraz każda z nich w tym drugim układzie odniesienia porusza się z prędkością nadświetlną. I po pierwsze jest ciekawa obserwacja, że bycie nadświetlnym albo nie staje się kwestią względną. Dla nas obiekt, który spoczywa, jest podświetny, na przykład jabłko trzymam, jest podświetny, a dla obserwatora, który się względem nie porusza nad świetną prędkością, to samo jabłko jest tachionem. Więc bycie nadświetnym staje się znowu względne. Ale druga rzecz ważna, że wiemy, że jeżeli mamy do czynienia z rozpadami tachionów, to jak przed chwilą pokazaliśmy, nie mogą one być sensownie opisywane jakąkolwiek lokalną i deterministyczną teorią, co znaczy, że w tym układzie odniesienia po prawej stronie nie może istnieć jakikolwiek lokalny i deterministyczny opis tego procesu, czyli przewidywalny. I jeżeli trzymamy się zasady względności, która mówi, że nie istnieje wyróżniony obserwator, to to samo powinno być po lewej stronie. Czyli ten sam rozpad widziany przez nas również nie może być w pełni przewidywalny. Musi być niedeterministyczny, musi być opisywany w sposób inny niż to mówi teoria klasyczna. I co ciekawe, dokładnie to mówi nam teoria kwantowa. Jak mam rozpad cząstek, które są zwykłe, masywne i rozpadają się na inne zwykłe, masywne cząstki, takie rozkłady rzeczywiście nie są przewidywalne, nie są deterministyczne. I to jest jedna z tych zagadkowych rzeczy, o których pisał Feynman, że nie wiadomo skąd to się bierze, nie znamy żadnego bardziej fundamentalnego mechanizmu. Okazuje się, że to można wydedukować w sposób elementarny, jeśli tylko się przedwcześnie nie wyrzuci nadświetnych obserwatorów ze szczególnej teorii względności. No dobrze, ale teraz jest wiele innych ciekawych rzeczy w teorii kwantowej. Na przykład można zapytać się o superpozycje kwantowe. Czy one są możliwe? Otóż wyobraźmy sobie następujący schemat. Wyobraźmy sobie, że z cząstki A wyleciał foton, wyleciała cząstka światła, która się porusza prędkością światła. Jak wiadomo, odbija się od lustra w punkcie M i zawraca i jest złapana w innym punkcie B. Teraz nie dzieje się to nic szczególnie dziwnego. Jeżeli na drodze takiej cząstki postawię dwa detektory, które tę cząstkę łapią i pochłaniają, jak to z fotonami jest, jeżeli detektor jest pierwszy postawiony pomiędzy A i M i złapał foton, to wiem, że jak postawię drugi detektor chwilę później pomiędzy M i B, to tamten foton już nie wpadnie, bo już go nie ma, bo został pochłonięty. I odwrotnie, jeśli ten drugi detektor złapał foton, to mam pewność, że wcześniej nic go nie złapało, że wcześniejszy detektor nie mógł kliknąć, bo inaczej ten foton by nie mógł dotrzeć do drugiego detektora. Nic dziwnego nie powiedziałem. Natomiast spójrzmy na tą samą sytuację z perspektywy obserwatora, który się porusza nieskończenie szybko. Muszę zamienić czas i przestrzeń miejscami, czyli muszę ten diagram obrócić o 90 stopni i widzę, że teraz sytuacja jest o wiele bardziej osobliwa, dlatego że to trochę wygląda tak, jak gdyby lustro nagle wysłało w dwóch kierunkach dwa fotony. Jeden w lewo, drugi w prawo. Jeden poleciał do A, drugi poleciał do B. Więc w tym układzie odniesienia dzieje się coś dziwnego, mam dwa fotony zamiast jednego. Ale nie do końca tak jest, dlatego że jeżeli postawię dwa detektory na tych dwóch drogach, to wiem z poprzednich rozważań, że tylko jeden z tych detektorów może wykryć foton. Albo jeden, albo drugi. I nie da się usłyszeć dwóch kliknięć naraz. Co oznacza, że jeżeli nie mierzę moich fotonów, to wygląda to trochę tak, jakbym miał dwa fotony, albo coś, co się porusza dwiema trajektoriami jednocześnie, ale jak próbuję sprawdzić, gdzie to coś jest, to kliknie mi tylko jeden detektor, albo jeden, albo drugi. Nigdy dwa naraz. I to jest dokładnie to, co się dzieje w eksperymencie z podwójną szczeliną, o którym pisał Feynman wcześniej. I to jest coś, co właśnie nazywa się superpozycją kwantową, kiedy mam do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli nie prowadzę pomiaru, to układ zachowuje się, jakby był opisywany dwiema drogami jednocześnie, a jak robię pomiar, to tylko złapię foton tu albo tu, ale nie w dwóch miejscach naraz, foton czy elektron. Dokładnie to pojawia się tutaj jako nieunikniona konsekwencja dopuszczenia do gry nadświetnych obserwatorów. Więc dziwne jak dziwne, ale nie jest to sprzeczne z obserwacjami, które znamy. Co więcej, jest to zgodne z obserwacjami, które znamy. I jeszcze co więcej, nie musimy tego postulować. Nie musimy postulować, że tak jest, że to jest możliwe. Wszystko, co trzeba zapostulować, to teoria względności, która wynika, jak się okazuje, z czegoś bardzo prostego. Z zasady względności Galileusza, którą Galileusz sformułował 400 lat temu,
która mówi, że wszyscy obserwatorzy inercjalni są równoprawni, żaden nie jest lepszy od innych. Galileo już nic nie mówił o prędkości światła, bo nic o niej nie wiedział. Jeżeli przyjmiemy tę zasadę, że wszyscy obserwatorzy są równoprawni, tak jak chciał Galileusz, dopuszczając do tego obserwatorów nadświetlnych, to wszystkie te zadziwiające rzeczy, jak nieprzewidywalność fundamentalnych procesów albo możliwość istnienia stanów superponowanych, czyli sytuacji, gdzie obiekty się zachowują, jakby się poruszały dwiema drogami naraz, jest nieunikniona. Tutaj już mam mało czasu, więc nie zdążę powiedzieć o tych fazach kwantowych, ale również te fazy kwantowe, o których mówiłem wcześniej, które są dziwnym zbiegiem okoliczności, relatywistycznymi niezmiennikami się okazują i można pokazać, że jedynym sensownym probabilistycznym opisem ruchu takiej cząstki na kilku trajektoriach jest opis przy pomocy zespolonych tak zwanych amplitud prawdopodobieństwa, które trzeba sumować i podnosić moduł do kwadratu. To jest ta techniczna część, którą się formuje w teorii kwantowej, która nie wiadomo skąd się bierze, też można do pewnego stopnia wydedukować z bardzo elementarnych relatywistycznych rozważań. I wiele tych rzeczy, które są bardzo dziwne i dziwiły Feynmana i innych, da się wydukować jako zupełnie prostą, logiczną konsekwencję takich elementarnych rozważań. Ale pozostaje pytanie, czy w ogóle tachiony istnieją, czy takie cząstki nadświetne i obserwatorzy mogą fizycznie istnieć, czy jest to koncept wyłącznie matematyczny, który co prawda w szczególnej teorii względności mógłby istnieć, ale z jakichś powodów w przyrodzie nie występuje, bo nie ma takich obiektów po prostu fizycznie. To, jakie fizyczne obiekty istnieją, jakie nie, jest nam znane z eksperymentów. To jest ujęte w coś, co się nazywa model standardowy. I model standardowy to jest taki opis tego, jakie fizyczne obiekty występują w przyrodzie. Na przykład występują elektrony, miony, neutrina, kwarki i inne elementarne cząstki. Nie wiadomo dlaczego akurat takie, a nie inne. Ten model standardowy jest, tak to się mówi, fenomenologiczny. Po prostu obserwujemy takie cząstki, a innych nie. I nie wiadomo czemu. Ale pytanie, czy pośród tych cząstek są jakieś tachiony. I chciałem teraz na ten temat coś powiedzieć. Otóż w kwantowej teorii pola, która opisuje, jakby jest językiem modelu standardowego, występuje coś, co się nazywa potencjałem kwantowym. Nie będę wchodził w szczegóły, co dokładnie to jest, ale jest to jakaś funkcja, która opisuje energię pól kwantowych. I jeżeli mam taki potencjał, to chcielibyśmy, żeby istniał jakiś stan podstawowy tego potencjału, jakiś stan o najmniejszej możliwej energii. I takie coś nazywa się próżnią. Jak mam układ fizyczny, który jest w najniższym możliwym stanie o najniższej możliwej energii, takie coś nazywam próżnią kwantową. I żeby tak było, mój potencjał musi mieć kształt takiego dołka, tak żeby było jakiś najmniejszy punkt, w którym się mogę znaleźć. I standardowe teorie kwantowe, kwantowe teorie pola mają właśnie takie potencjały, które mają jakiś dołek. Ale problem z tymi teoriami jest taki, że te dołki mają pewnego rodzaju symetrię. Te dołki są symetryczne w pewnym sensie. I to jest zasadniczy problem, dlatego że teorie, które znamy i te cząstki, które obserwujemy, łamią te symetrie. I te symetrie nie są spełnione w przyrodzie. I trzeba poszukiwać innych teorii i innych mechanizmów, które wyjaśniają, dlaczego w przyrodzie tych symetrii nie ma. I parę lat temu przyznano Nagrodę Nobla za jeden z takich mechanizmów łamania symetrii. Mechanizm opisujący cząstkę Higgsa, która jest przykładem takiej cząstki, dzięki której symetria jest złamana. I z grubsza rzecz biorąc, idea jest taka. Rozważa się trochę inną kwantową teorię pola, w której mamy nie jeden dołek, tylko dwa, albo więcej. W przypadku cząstek Higgsa jest to akurat nieskończenie wiele takich dołków, bo to jest taki dołek, który jest wygenerowany przez obrócenie takiego potencjału wokół pionowej osi, ale to są szczegóły już. W każdym razie możemy rozważyć teorię, w której są dwa dołki i taki potencjał, który narysowałem, jest rzeczywiście symetryczny ze względu na przykład na odbicie prawo-lewo, ma tę symetrię, ale każdy z tych dołków już nie jest symetryczny. One już się trochę tej symetrii sprzeciwiają. I jeżeli sobie wyobrazimy, że pole kwantowe gdzieś żyje jako punkt na tym potencjale i wybiera sobie jakiś dogodny dla siebie stan, to taki stan kwantowy będzie chciał wylądować w jednym z tych dołków. W którym dokładnie wyląduje, jest nieprzewidywalne, bo jak wiadomo, teoria kwantowa robi pewne rzeczy spontanicznie, ale teoria spontanicznego łamania symetrii mówi, że spontanicznie stan kwantowy wybierze sobie jedno z tych minimów, i wokół tego minimum, w przybliżeniu, jeśli tylko widzimy tylko ten obszar i nic oprócz niego, to minimum tego prawego dołka na przykład wygląda dokładnie tak jak próżnia pola kwantowego. I tak się opisuje właśnie łamanie symetrii, dlatego że co prawda wszystko wygląda jakby było zwykłą, poczciwą teorią z jednym minimum, ale to tylko dlatego, że mamy niewystarczającą energię, żeby przeskoczyć tę barierę, skoczyć do drugiego minimum, a
Zaleta jest taka, że symetria jest złamana, dlatego że jeden z tych dołków nie spełnia tej symetrii już. On nie jest symetryczny ze względu na odbicie prawo-lewo. I teraz w ten sposób się tłumaczy standardowy sposób mechanizmu łamania symetrii. To jest sposób opisu cząstek Higgsa. To są takie cząstki, które wyglądają jak gdyby żyły tylko w jednym dołku, a tak naprawdę w szerszej perspektywie są opisywane trochę polem, które obejmuje trochę więcej możliwych stanów. Nie widzimy tych innych stanów tylko dlatego, że energie, które mamy, są niewystarczająco duże. I teraz się tutaj w tym momencie kryje najciekawszy punkt. Otóż, żeby taki potencjał po prawej stronie wygenerować, który łamie symetrię, potrzebujemy coś, co się nazywa polem tachionowym. Okazuje się, że w kwantowej teorii pola można opisywać tachiony. Robili to różni ludzie w latach 60. i 70. I okazuje się, że konsekwencją takiego opisu jest istnienie więcej niż jednego minimum. I najczęściej się mówi tak, że w mechanizmie Higgsa mamy jakieś pole tachionowe, ale opisujemy to pole tylko lokalnie wokół tego niewielkiego minimum, które jest po jednej albo po drugiej stronie. Wokół tego minimum teoria wygląda zupełnie jak zwykła teoria ze zwykłymi cząstkami, dlatego bozony Higgsa poruszają się z prędkością mniejszą niż prędkość światła, są to zwykłe, poczciwe cząstki podświetlne, ale żeby do tych cząstek dojść, musimy rozpocząć od pola tachionowego. Więc wygląda na to, że żeby mówić o mechanizmach spontanicznego łamania symetrii, nie da się uniknąć cząstek tachionowych. Pytanie, co to znaczy cząstka tachionowa tak naprawdę? To jest sprawa, się robi bardzo subtelna i kwestie interpretacyjne się robią dosyć zawiłe. Natomiast jeżeli sobie wyobrazić, że tachion to jest taki obiekt, który czas i przestrzeń ma zamienione miejscami, to taka operacja dokonana zwykłej cząstki podświetnej w kwantowej teorii pola generuje nam pole tachionowe, czyli takie, które ma więcej niż jedno minimum. W związku z tym wydaje się, że obecność tych pól tachionowych jest niezbędnym elementem mechanizmów łamania symetrii w kwantowej teorii pola. I w związku z tym mówienie o tym, że cząstki nadświetlne nie istnieją, pola kwantowe tachionowe nie istnieją, może być nieco przedwczesne. Ponieważ czas już mi się skończył, to będę zbiegał do zakończenia, ale jeśli Państwo mają jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. I dziękuję za uwagę. Dobrze, dziękujemy. Mamy pewnie trochę czasu na pytania, jeśli jakieś są. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Które z cząstek elementarnych tworzą te pola tachionowe, które pan profesor opisywał? W modelu standardowym takich cząstek nie ma. To znaczy, na przykład cząstka Higgsa, która jest odpowiedzialna za łamanie symetrii, o której mówiłem, wygląda jak cząstka podświetlna, dlatego że opisujemy ją tylko wokół jednego z tych minimów i w tym minimum ta teoria, która opisuje pole Higgsa, jest zupełnie zwykłą teorią, taką samą jak na przykład opisująca inne cząstki, takie jak elektron czy neutrino. Pod tym względem jest to teoria cząstek podświetlnych. Natomiast fakt, że nie widzimy tego tachionowego zachowania, jest konsekwencją tego, że nie dysponujemy wystarczająco dużymi energiami. I gdybyśmy mogli te cząstki Higgsa podgrzać do większych temperatur, to wówczas mogłyby się ujawnić ich tachionowe właściwości. Jeżeli oczywiście ten opis jest prawdziwy, bo nikt wcale nie mamy takiej pewności na 100%, ale jeżeli ten opis jest prawdziwy, to w zasadzie przestrzeń stanów dostępnych dla cząstek Higgsa też powinna wykraczać poza te cząstki, zachowanie cząstek podświetnych, ale też powinna dopuszczać takie tachionowe zachowania. Natomiast, żeby to zobaczyć, musielibyśmy móc wyskoczyć z jednego z tych dołków, wskoczyć do drugiego, a to wymagałoby niezwykle dużych energii. Dzień dobry. W zasadzie odpowiedział pan na moje pytania w trakcie wykładu, dlatego nasunęły mi się inne niż te, które miałem przygotowane wcześniej. W jaki sposób, mam dwa, jeżeli można. W jaki sposób można powiązać to, co pan mówił na temat tachionów, które mają odwrócony stosunek czasu i przestrzeni do tego, co się dzieje wewnątrz czarnej dziury, gdzie również takie zjawisko najprawdopodobniej zachodzi, czyli odwrócona przestrzeń zamienia się z czasem. To pierwsze pytanie. A drugie, czy to wszystko nie jest również pewnym następstwem zasady nieoznaczoności Heisenberga,
Z tego względu, że cząstki, których nie obserwujemy, teoretycznie mogą robić wszystko, czyli łamać zasady zachowania energii. Mówię o tej, powiedzmy, wirtualnych cząstkach, tej kipieli takiej. I również mogą łamać chociażby prędkość światła. Znaczy, jeżeli się mylę, to pewnie pan odpowie o wiele obszerniej. Dobra, to po kolei. Jeżeli się czyta podręcznik do ogólnej względności opisujący czarną dziurę, tak swoją drogą ta słynna metryka Schwarzschilda to nie do końca opisuje czarną dziurę, co czarną dziurę i białą dziurę nałożoną na siebie w przestrzeni, ale to już jest szczegół techniczny. Jeżeli czytamy podręcznik, to mamy coś, co się nazywa metryką Schwarzschilda, to jest opisem czasoprzestrzeni wokół czarnej dziury i dopóki nie zbliżymy się do horyzontu zdarzeń, wszystko jest elegancko i zachowanie jest dziwne, ale jest jeszcze akceptowalne. Natomiast pod horyzontem zdarzeń rzeczywiście ta metryka zachowuje się, jakby zmienił się znak czasu i przestrzeni, jakby one się zamieniły rolami. W standardowym podręczniku się mówi, że to jest niefizyczny opis, że się nie należy go brać pod uwagę. Co też jest nie do końca prawdą, dlatego że jak się weźmie obserwatora, który swobodnie spada na czarną dziurę, to w takim układzie odniesienia swobodnie spadającym współrzędne się trochę zmieniają i wszystko zaczyna być dobrze i nad horyzontem, i pod horyzontem zdarzeń, co oznacza, że ten opis pod horyzontem zdarzeń jest jednak legalny, tylko w odpowiednim układzie odniesienia. Natomiast jeżeli chcemy opisać to, co się tam dzieje, korzystając z tego typu koncepcji obserwatorów nadświetlnych, to można powiedzieć tak. Metryka Schwarzschilda, czyli ten opis czasoprzestrzeni wokół czarnej dziury, to jest opis obserwatora, który spoczywa względem osobliwości. I tacy obserwatorzy, którzy spoczywają względem osobliwości, mogą istnieć nad horyzontem zdarzeń, ale pod horyzontem zdarzeń nie mogą istnieć, bo musieliby być nadświetli. Inaczej wpadną do czarnej... Każdy podświetny obserwator musi wpaść do środka, nie może być nieruchomy względem osobliwości. Dotyczy to nawet światła. Nawet światło wpadło do środka. Chyba że dopuścimy obserwatorów nadświetlnych. Jeśli to zrobimy, to możemy rozszerzyć ten opis, dopuszczając nieruchomych obserwatorów względem osobliwości wewnątrz horyzontu zdarzeń, tylko że cena, którą płacimy, jest taka, że ci obserwatorzy muszą zamienić czas i przestrzeń miejscami. No i niespodzianka, tak dokładnie się dzieje, tak dokładnie wygląda ten opis. Więc jeśli nie obrażać się na obserwatorów nadświetnych, tylko im pozwolić żyć, tak jak kazał nam równania, to ja bym to interpretował w ten sposób, że metryka Schwarzschilda opisuje nieruchomych obserwatorów względem czarnej dziury. Ci nad horyzontem zdarzeń są zwykli i podświetni, ci pod horyzontem zdarzeń są podświetni i są nadświetni, dlatego używają zamienionych czasu i przestrzeni miejscami. Taka jest moja odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczyło procesów wirtualnych, które, jak wiadomo, pozwalają, znaczy nie są uwiązane z zasadami zachowania i energia i pęd nie muszą być zachowane w procesie wirtualnym, ale to tylko pod warunkiem, że tych procesów wirtualnych nie obserwujemy. To jest ciekawe w teorii kwantowej, że jak mam cząstkę, która leci z A do B i po drodze może robić wszystko i dzieją się wszystkie wirtualne procesy, to one się dzieją tylko wtedy, kiedy ja nie sprawdzam po drodze, co się dzieje z cząstką. Wypuszczam ją z A, łapię ją z B, a po drodze hulaj dusza piekła nie ma. I ta cząstka robi wszystko po drodze, łącznie z łamaniem zasady zachowania energii czy pędu. Jeżeli mielibyśmy oczywiście interpretować te procesy fizycznie, bo wielu fizyków uważa, że to jest tylko i ma powody, żeby sądzić, że to jest tylko i wyłącznie taka mnemotechnika, a to nie są realne procesy, tylko nasz sposób opisu tego, co się tam dzieje. Natomiast wiadomo, że w takiej konwencjonalnej kwantowej teorii pola tylko procesy wirtualne łamią te zasady zachowania energii pędu, a wszystkie procesy obserwowalne nie. I obserwowalne procesy zachowują zasady zachowania pędu i energii. I tak samo byłoby z tachionami. Gdybyśmy dopuścili teorie tachionowe, to można pokazać, że w takich oddziaływujących teoriach, które są dosyć kłopotliwe do sformułowania, ale w zasadzie możliwe, będziemy mieli zachowanie energii i pędu w oddziaływaniach między tachionami i zwykłymi cząstkami. Co prawda wyrażenia na energię i pęd tachionów są bardzo dziwne i mają trochę inne właściwości, ale w zasadzie można taką teorię skonstruować i energia i pęd będą zachowane w procesach zwykłych, a wirtualnych znowu niekoniecznie. Więc akurat tutaj jest tak, że nawet dopuszczenie nadświetlnych cząstek nie powoduje, że się jakoś gwałci prawa zachowania energii i pędu w obserwowalnych procesach. Czyli wirtualny w ogóle nie jesteśmy w stanie efektów zaobserwować? Tak. Proces wirtualny zachodzi pod warunkiem, że go nie obserwujemy. Znaczy, jeżeli miałbym... Jeśli chodzi o promieniowanie Hawkinga, to Hawking napisał pracę na temat tego promieniowania, rozważając model zapadającej się gwiazdy, o którym mówiłem.
A potem napisał artykuł popularno-naukowy, w którym proponuje taką interpretację tego, co się dzieje, mówiącą, że na granicy tworzącego się horyzontu zdarzeń tworzą się wirtualne pary cząstka-antycząstka, jedna wpada do środka, druga wylatuje na zewnątrz. Szczerze mówiąc, nie jest dla mnie jasne, czy między tymi dwoma opisami jest jakikolwiek związek. To znaczy, to oczywiście jest ciekawa interpretacja fizyczna tego, co się dzieje, ale dla mnie nie jest oczywiste, że ten rzeczywiście opis odpowiada temu, co się dzieje, temu, co obliczył na kartce w artykule dwa lata wcześniej. Innymi słowy, Hawking robi pewien rachunek, dostaje promieniowanie, ale ograniczenia techniczne nie pozwalają mu sprawdzić, co się dzieje w pobliżu czarnej dziury i dlatego ten rachunek, który on robi, jest taki, że patrzy, co się dzieje przed tym, jak ta gwiazda się zaczęła zapadać, ta chmura pyłu się zaczęła zapadać i przez to jest płaska. Patrzy, co się dzieje po nieskończenie długim czasie, kiedy już powstała czarna dziura i jest w stanie powiązać te dwie rzeczy, ale nie jest w stanie w swoim rachunku obliczyć, co się działo pomiędzy. Natomiast ta interpretacja z parami cząstek to jest taka właśnie próba zgadywania, co się dzieje pomiędzy. A to nie jest w żaden sposób podparte w oczywisty dla mnie sposób, przynajmniej rachunkiem, więc nie wiem, czy ten opis ma wiele wspólnego z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ale to może być też moja niewiedza, ja po prostu może niewystarczająco dobrze to rozumiem. To jest też możliwe. Dzień dobry, panie profesorze, Maciej Zetlin. Ja chciałem się tego spytać, czy ta hipoteza jest możliwa do udowodnienia, w sensie doświadczalnie możemy jakoś sprawdzić, czy takie one w ogóle są możliwe. Znaczy tak, przede wszystkim też chciałbym wiedzieć, i jedna z rzeczy, których robię ostatnio to od jakiegoś czasu, to jest właśnie próba zrozumienia, czy jesteśmy w stanie jakieś przewidywania teoretyczne sformułować. Być może tak, ale jeszcze nie wiem na pewno. Chciałbym, tak? Bo to jest bardzo potrzebne. Ale druga rzecz jest taka, że tak naprawdę gdyby tachiony nie istniały, to jest zupełnie prawdopodobna możliwość i być może te dołki, te podwójne dołki, o których mówiłem, to nie muszą być tachiony, to może być coś innego. I tachiony mogą nie istnieć. Natomiast to w żaden sposób nie unieważnia tego, co mówiłem wcześniej, z tego powodu, że to, czy tachiony istnieją, czy nie istnieją, nie jest oczywistą konsekwencją teorii względności. Według mnie nie jest tak, że teoria względności wyklucza w sposób arbitralny istnienie antycząstek, tachionów, bo prowadziło do paradoksów. Nie prowadzi to do paradoksów, prowadzi to do dziwnych zachowań, ale takich, które są zgodne z obserwacjami. Natomiast jeżeli tachiony nie istnieją, to jest za sprawą jakichś innych mechanizmów, których nie rozumiemy. Nie wiemy, skąd się bierze model standardowy, nie wiemy, dlaczego istnieją tylko elektrony, miony i tak dalej, a nie na przykład jakieś inne cząstki. To wiemy tylko z obserwacji, to nam spada z nieba w pewnym sensie. I dlaczego model standardowy jest, jaki jest, to się jeszcze musimy dowiedzieć. I wtedy być może zrozumiemy, dlaczego istnieją elektrony, a nie tachiony. A może się okaże, że istnieją tachiony. Tego nie wiemy, ale jeżeli tylko, tak jak w naszej pracy, analizujemy wyłącznie właściwości szczególnej teorii względności, i konsekwencje szczególnej teorii względności, dopuszczając całym inwentarzem wszystko, na co ona pozwala, to dostajemy te kwantowe zachowania i nawet jeżeli fizycznie taki obserwator nie mógłby istnieć, który się porusza z prędkością nadświetlną, to nie dlatego, że szczególna teoria względności tego zabrania, tylko jakaś inna teoria, inny wiąz narzucono na naszą teorię. I rozważania prowadzone tylko w oparciu o szczególną teorię względności takiego wykluczenia nie pozwalają sformułować. Przynajmniej tak, jak ja to rozumiem. Zresztą z tego samego powodu, jak mam zwykłą teorię, jakąkolwiek teorię fizyczną, która jest, jak to się może mówi, niezmiennicza lorencowsko, czyli nie zależy od tego, kto jest obserwatorem, to nie znaczy, że ci obserwatorzy muszą fizycznie istnieć. Na przykład wiem, że prawa fizyki, które tutaj obowiązują w tym pokoju, są takie same jak w układzie odniesienia, który się porusza z prędkością pół C w lewo czy w prawo. Mimo, że taki obserwator w tym momencie żaden nie istnieje, który się porusza w prawo z prędkością pół C. Ale gdyby taki obserwator istniał, to wiem, że moja zasada mówi, że w tym układzie też prawa powinny być takie same. Dokładnie to samo z układami tachionowymi. Nawet jeśli taki obserwator nie może być skonstruowany, to nie znaczy, że gdyby mógł, gdyby model standardowy na to pozwalał, to nie mógłbym sformułować tej zasady również dla tych obserwatorów nadświetlnych. Innymi słowy, to co robimy, to patrzymy, co wynika z zasady względności Galileusza, nie ograniczając się tylko do jednej rodziny obserwatorów. A czy oni istnieją, czy nie? Nie wiemy tego. A skąd się wzięła ta kontrowersja na temat niemożliwości istnienia układów, które są szybsze niż prędkość światła? Jeżeli to wynika z teorii względności, to nie przeczy,
czy to jest przesąd po prostu? Znaczy, głównym argumentem, znaczy jest kilka argumentów. Pierwszy argument jest taki, że równania szczególnej trywialności, gdzie one tam były, tutaj, które się ortodoksyjnie rozważa, dopuszczają tylko V mniejsze od C. Jak sobie wstawię do tych równań V większe od C, dostaję liczby urojone, to jest bezsens, te równania nie mają sensu, w związku z tym nie istnieją obserwatorzy nadświetli. Ale tutaj nieprawda polega na tym, że istnieje alternatywna gałąź rozwiązań, którą pokazałem później, że, która dopuszcza prędkości tylko większe niż C. I jeżeli chcę opisywać matematycznie obserwatorów nadświetlnych, to mogę to robić i mam układy odniesienia, które na to pozwalają, które są zgodne ze wszystkimi postulatami, więc ten pierwszy problem można łatwo odrzucić jako nieprawdziwy, po prostu wskazując na drugą możliwą matematycznie gałąź rozwiązań. Ale najważniejsze, znaczy drugi argument jest taki, że jak rozpędzam cząstkę, która ma masę, nadając jej prędkość coraz większą, to muszę wkładać coraz więcej energii i gdybym chciał się rozpędzić do prędkości światła, muszę mi włożyć nieskończenie dużo energii. W związku z tym nie mogę niczego rozpędzić do prędkości nadświetlnej. To jest prawdą i z tego samego powodu, jakbym miał cząstkę, która zawsze porusza się z prędkością nadświetlną, to nie mógłbym jej z kolei spowolnić do prędkości mniejszej niż prędkość światła, bo to też wymagałoby nieskończenie dużej energii. I można sobie wyprowadzić analogiczne wyrażenia na energię i pęd cząstki nadświetlnej i okazuje się, że te wyrażenia się zachowują bardzo dziwnie. Energia cząstki nadświetlnej jest tym większa i mniejsza prędkość. Jak chcę spowolnić taką cząstkę, muszę wkładać coraz więcej energii i z tego samego powodu cząstki nadświetlnej nie jestem w stanie spowolnić do prędkości światła. Więc ten argument też nie działa. Najważniejszy argument to jest argument, który jest na tej serwetce. Gdyby cząstki nadświetlne istniały, wysyłane z punktu A do punktu B, gdybym mógł wysyłać nimi informacje, to w tym drugim układzie odniesienia ta informacja byłaby wysyłana od odbiorcy do nadawcy. Czyli w punkcie B odbiorca już by dostał informację, zanim została wysłana. I to jest paradoksalne i to by pokazywało, że przyczyna pewnego zjawiska B może zajść w przyszłości. I to jest wystarczająco dziwne, żeby odrzucić nadświetlne cząstki jako niefizyczne, a zatem odrzucić obserwatorów nadświetlnych jako niefizycznych. Tylko że luka w tym rozumowaniu jest właśnie taka, że to rozumowanie zakłada, że ja te cząstki mogę wysyłać na żądanie, ciągnąc za spust. A to, co powiedziałem, pokazuje, że nie, mając nadświetne cząstki, nie mogę wysyłać ich na żądanie, nie mogę ich strzelać nimi z pistoletu. W związku z tym całe to rozumowanie jest, po prostu nie działa, dlatego że to nie jest żadna informacja wysłana z punktu A do punktu B, tylko i wyłącznie zdarzenie, które ma zapoczątkowane z punktu A, kończy się w punkcie B. W drugim układzie odniesienia jest odwrotnie, ale to nie jest proces, który mogę kontrolować wysyłając, na przykład strzelając z pistoletu i dlatego nie widzę, w jaki sposób, oczywisty sposób miałbym łamać zasady przyczynowości tutaj. To nie jest tak, że w pierwszym układzie przyczyna jest, a potem skutek, a w drugim jest odwrotnie, dlatego że ani A, ani B nie jest żadną przyczyną, ani skutkiem. Tutaj te związki przyczynowo-skutkowe są trochę bardziej luźne. Więc również nie jest dla mnie oczywiste, w jaki sposób tutaj jest jakaś sprzeczność i zacząłem grzebać ostatnio w starych artykułach właśnie z lat 60., kiedy ludzie na ten temat po raz pierwszy coś się zastanawiali i takie obserwacje wprost formułuje niejaki George Sudarshan. To jest taki fizyk, który zmarł kilka lat temu. On jest znany z tego, że 9 razy nie dostał Nagrody Nobla. Był nominowany 9 razy za różne rzeczy i ani razu mu się nie udało. I on pisze wprost, że on nie widzi jakichkolwiek powodów szczególnej tej względności, żeby cząstki nadświetlne miały nie istnieć. W kwantowej teorii pola, którą też konstruuje, też nie widzi nic złego. Więc jeśli pisze w ten sposób, to jeżeli cząstki nadświetlne miałyby nie istnieć, to z powodów, których jeszcze nie rozumiemy. Czyli ten opór jest nieuzasadniony? Według mnie ten opór jest przedwczesny i dlatego ja czasem nazywam to przesądem, ale innymi słowy, jeżeli istnieją jakieś przyczyny, dla których te rozważania są bez sensu i cząstki nadświetlne nie istnieją, to ja tych przyczyn nie znam. Chciałbym złożyć podziękowania panu Andrzejowi Dragonowi za popularyzowanie nauki. Polecam się, dziękuję. Jak to się odnosi do energii próżni i efektu Kazimira? Znaczy, efekt Kazimira to jest efekt, który jest znany w standardowej kwantowej teorii pola. Znaczy, jest kilka rzeczy, które jest pod tą nazwą znane i jest to być może jakaś niejednoznaczność. Standardowy efekt Kazimira to jest efekt, który jest znany od lat chyba 40 czy 50 kwantowej teorii pola zwykłej i polega na tym, że dwa lustra w próżni muszą się przyciągać za sprawą tego, że
no, próżnia pomiędzy lustrami ma inne właściwości, niż gdyby te lustra zabrać. I w pewnym sensie liczba możliwych stanów pomiędzy lustrami jest inna niż liczba możliwych stanów w pustej przestrzeni bez luster jest inna. Obecność luster modyfikuje własności próżni i efektywnie doprowadzi do przeciągania. Ale tutaj nie ma żadnej roli cząstek nadświetlnych. Jest jeszcze drugi efekt Kazimira, tak zwany dynamiczny efekt Kazimira, który jest trochę czymś innym. I ten drugi efekt jest z kolei pokrewny z efektem Unruha, o którym mówiłem wcześniej. I on polega na tym, że jak mam pustą przestrzeń i wsadzę w nią lustro i to lustro zacznie przyspieszać, to przyspieszające lustro w próżni musi zacząć świecić. I moc tego promieniowania, uwaga, jest znowu proporcjonalna do przyspieszenia. Dokładnie tak jak liczba, temperatura czarnej dziury jest proporcjonalna do grawitacji i tak jak temperatura cząstek w efekcie Unruha jest proporcjonalna do przyspieszenia. Co to znaczy? To znaczy, że jakbym był w pustej przestrzeni i miał dwa lustra przyczepione do rąk i zaczął nimi przyspieszać, to te lustra zaczną świecić. Więc innymi słowy, ten dynamiczny efekt Kazimira pozwoli mi pływać w pustej przestrzeni. Jak mam dwa lustra i po prostu będę nimi machał, to emitując fotony nadadzą mi pewne niewielkie przyspieszenie. Efekt jest bardzo słaby, tak samo jak słabe jest promieniowanie Hawkinga, jak słaby efekt Unruha. Wymagałoby to gigantycznych przyspieszeń, żeby to działało, żeby było obserwowalne, ale w zasadzie mikroskopijny efekt jest i to się nazywa właśnie dynamiczny efekt Kazimira. Więc jakbym miał dwa lustra, to bym mógł się przemieszczać w pustej przestrzeni machając tymi lustrami. Nie, tam grawitacji w ogóle nie, to efekt Kazimira nie ma nic wspólnego z grawitacją. Tam nic w oczywisty sposób związanego z nią. A jeszcze energia próżni. Na temat energii próżni niewiele wiadomo, szczerze mówiąc, dlatego że w ogóle z kwantową teorią poła są poważne problemy matematyczne. Ta teoria jest, jak matematyka zapytać, co sądzi o kwantowej teorii pola, to wyjdzie czasnie drzwiami, dlatego że ta teoria jest, pomimo że prowadzi do tych fantastycznych przewidywań teoretycznych, zgodnych z eksperymentami, to wymaga jakichś karkołomnych zabiegów, na przykład takich, że robię jakiś rachunek, w wyniku tego obliczenia wychodzi mi, że coś jest nieskończone, ale się tym nie przejmuję i zamiast tego tą nieskończoność ścieram i w to miejsce wstawiamy jakąś wartość, na przykład wziętą z eksperymentu i nagle wszystko zaczyna działać. To się nazywa renormalizacja mądrze, ale to jest właśnie taka procedura. Mam teorię, która daje bezsensowne wyniki, renormalizuję ją, czyli wywalam wyniki, które przewidania tej teorii, zastępując je czymś, co obserwuję i nagle wszystko zaczyna być dobrze. Wszystkie kwantowe teorie pola, które znamy, które działają, działają w oparciu o te mechanizmy renormalizacji. Jak się z jakiejś teorii nie da zrenormalizować, to się jej się nawet nie rozważa i dlatego są kłopoty z grawitacją kwantową, bo taka ortodoksyjna grawitacja kwantowa nie da się renormalizować. Dostaje się nieskończoności, ale nie da się ich w ten sposób pozbyć. I podobnie jest z energią próżni tak naprawdę. To jest coś, co w zależności od tego, jak się robi rachunek, może być albo zero, albo nieskończoność, albo cokolwiek innego. I najczęściej tak się wybiera tę energię, żeby wszystko było dobrze, żeby się dało dopasować teorię do eksperymentu. Natomiast różne hipotezy na temat tego słyszałem. Bill Unruh, który ostatnio nawet miał takie wystąpienie na ten temat, ten sam od efektu Unruha, miał taką hipotezę, że energia próżni jest czymś realnym i co więcej, jest ona odpowiedzialna za te efekty, które zbiorczo nazywa się ciemną energią. Ale to jest też daleko posunięta taka sfera hipotez. Czy ma to coś wspólnego z prawdą? Nie wiem. Takich teorii jest bardzo dużo i póki nie będziemy mieli lepszych obserwacji, to na ten temat niewiele wiadomo. Więc można by to podsumować tak, że nie wiadomo, co to jest próżnia do końca. Jest to jakiś dziwny stan, który ma dziwne właściwości. Jak na niego odpowiednio spojrzeć, to się okazuje, że to jest stan o bardzo bogatej strukturze splątania. W zależności od tego, kto jest obserwatorem, mogą być w niej cząstki albo nie. Więc jest to coś bardzo dziwnego. To jest to dalekie od takiej pustki filozoficznej, w której po prostu nie ma nic. Tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy o bardzo ciekawej strukturze. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że nie do końca wiadomo na ten temat jeszcze wszystkiego. Pokazał pan... faktycznie prawdziwą próżnią, że to jest taki przez które
jakby nie są przestrzenią zachodnich przestrzegania i że to, że tam się konosuje tak naprawdę cała masa. Znaczy zależy jak w ortodoksyjnej kwantowej teorii pola próżnia to jest po prostu najniższy, stan o najniższej możliwej energii. I dla zwykłych cząstek nie nadświetlnych to jest po prostu to. To jest, innymi słowy mówiąc, stan tak bardzo pusty, jak się da, co nie znaczy, że jest kompletnie pusty. Po prostu jak usuniemy całą materię z jakiegoś obszaru, to co tam zostaje, to nazywamy próżnią. Ale to, co tam zostaje, ma pewne właściwości fizyczne, zachowuje się w pewien określony sposób. Na przykład włożenie luster w taką próżnię wywołuje obserwowalne efekty i dlatego te luster się przyciągają, że ta próżnia nie jest czymś trywialnym, tam się coś ciekawego dzieje. Więc próżnia to na pewno nie jest pustka. Natomiast nie wiem, czy ten film, o którym pan mówi, odnosi się do konwencjonalnej teorii, czy jakiejś próby modyfikacji teorii, kwantowej teorii pola, dlatego że są różne hipotezy wykraczające poza kwantową teorię pola, które starają się coś na ten temat mówić. Natomiast, o ile mi wiadomo, nie istnieje jakakolwiek alternatywna teoria dla kwantowej teorii pola, która by dawała przewidywalne efekty, które by ją potwierdzały. Innymi słowy, nie istnieje jakikolwiek znany mi eksperyment, i chyba znany w ogóle fizyce eksperyment, który by przeczył przewidywaniom kwantowej teorii pola, ortodoksyjnej, w której stan próżni jest tym, czym powiedziałem. Więc różne hipotezy, które poza to wykraczają, są ciekawe być może, natomiast póki co nie wiemy, czy mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, ja tylko tutaj się wtrącę, że nasz czas jest trochę ograniczony, także może jedno jeszcze pytanie zadajmy tak głośno. Jak ktoś ma ochotę się dowiedzieć czegoś więcej, to być może jeszcze będzie szansa chwilę zostać, ale też nie zupełnie wszyscy mogą tutaj siedzieć aż do północy. Pokazał pan, jak wychodząc ze szczególnej teorii względności można dojść do efektów przewidywanych przez osobną teorię kwantową, co rodzi jakąś nadzieję, że ta teoria kwantowa jest niepotrzebna, ile to dobrze rozumiem, bo jest bardziej fundamentalna. Ja bym powiedział, że jest nieunikniona. Nieunikniona, ale nie... Nie wymaga dodatkowych postulatów. Tak. Być może. Co by się stało, gdyby analogiczne rozumowania, bo szczególna teoria względności jest szczególna, jest szczególnym przypadkiem ogólnej teorii względności. Co by się stało, gdyby analogiczne rozumowanie przeprowadzić wychodząc z ogólnej teorii, nie ograniczając się do tego szczególnego przypadku? No chciałbym to wiedzieć. To jest jedna rzecz, którą chciał wiedzieć. I takich rzeczy jest bardzo wiele. Nie wiem, najkrócej, ale to, co już, o czym mówiliśmy wcześniej, nawet jeśli się nachama wywali ze szczególnej teorii względności na świetnych obserwatorów, to się robi niemalże obligatoryjnie, przynajmniej dotąd się robiło, to lądujemy w teorii szczególnej teorii względności, która jest klasyczna i fajna, tylko że sprzeczna z eksperymentem, bo wiemy, że świat nie jest klasyczny. Znaczy, przesadzam trochę, nie jest sprzeczna z eksperymentem, ale żeby mieć zjawiska kwantowe, musimy je postulować gołymi rękami po raz drugi, a nie wyrzucając tych na świetnych obserwatorów, nie musimy tego robić. Natomiast nawet jak się pozbądziemy tych obserwatorów nadświetlnych ze szczególnej teorii względności, to w ogólnej teorii względności mamy kłopot, żeby opisać, co się dzieje na przykład wokół czarnej dziury, o której tutaj ktoś pytał, no bo wówczas pod horyzontem zdarzeń dzieją się dziwne rzeczy i to, co się mówi najczęściej, to że to rozwiązanie jest niefizyczne i w ogóle najlepiej się nie przejmować tym, co dzieje, bo to nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem to ma znaczenie i to pokazuje, że jak się wywali drzwiami nadświetnych obserwatorów ze szczególnej teorii względności, to oni wracają oknem w ogóle tej względności. Natomiast to jest, co do grawitacji wiemy bardzo niewiele, nie mamy pojęcia, jak ją opisywać językiem kwantowym. Z całą pewnością, jeżeli kiedyś znajdziemy opis, to będzie to wymagało zrozumienia pewnych rzeczy, których teraz jeszcze nie rozumiemy. Więc nie wiem, czy cokolwiek sensownego mogę powiedzieć. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem proponuję zakończyć część oficjalną, ale być może jeszcze parę minut można zostać mniej oficjalnie. Zanim ostatecznie podziękujemy, jeszcze jedno ogłoszenie pozwolę sobie ogłosić. Następny wykład odbędzie się już za 2 tygodnie, 26 kwietnia o 18. Będzie on poświęcony historii Wszechświata. Także zapraszam za 2 tygodnie i podziękujemy jeszcze raz wykładowcy.